Jesteśmy na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Pracujemy obecnie nad nowym przedsięwzięciem artystycznym, ale również kulturalnym, w stronę stworzenia dialogu w przestrzeni nad miastem. Stąd tytuł tej pracy: Dialog. Dialogi nadziemne, dialog nadziemny. Chodzi o to, aby stworzyć warunki specjalne, magiczne, można powiedzieć, artystyczne, na ujawnienie różnych punktów widzenia, na dialog pomiędzy ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia na temat idei wolności, ale w ich życiu, w ich sytuacjach życiowych. Nie w taki wzniosły sposób, tylko bardziej ludzki. Ale wzniesienie dialogu nad ziemię również daje możliwość pewnej swobody, wolności, wypowiedzi na temat kwestii wolności. Z nadzieją, iż gdy te głosy pojawią się z powrotem na ziemi, że będą dalej kontynuować dialog. No, taka jest idea. Jesteśmy jeszcze na etapie szukania rozwiązań logistycznych i technicznych i estetycznych. Także więcej w tej chwili nie mogę powiedzieć. No ale tak w tym kierunku zmierzamy.